Witajcie moi drodzy, gościmy dzisiaj w gabinecie dietetyka. Jesteśmy u Aleksandry Cwener. Dzień dobry, cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat niezwykle istotny, bardzo na czasie, ponieważ dotyczy, myślę, że sporej rzeszy ludzi. Chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o insulinooporności. Olu, jesteś dietetykiem. Czy mogłabyś powiedzieć, jak wielu pacjentów styka się z tym problemem? Niestety aktualnie jest to bardzo duża ilość osób. Szczerze, jeżeli miałabym strzelać, to co trzecia osoba, która do mnie przychodzi, ma zaburzenia gospodarki glukozowej. Czy to jest insulinooporność, przepraszam, czy to jest cukrzyca typu drugiego, czy stan przedcukrzycowy. Także jest to dosyć spory problem. Rozumiem. Czy mogłabyś powiedzieć, na jakie objawy taki, wiesz, przeciętny człowiek, tak jak ja, który no nie zna się na insulinooporności, gdzieś coś czytałam, słyszał od moich koleżanek, że mają z tym problem, no ale nie jestem specjalistą. Na jakie symptomy powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nam się zapaliła ta lampka, żebyśmy mogli podejrzewać, że coś może w kierunku insulinooporności może się zadziać coś niedobrego? Insulinooporność może nam się objawiać w różny sposób. To są takie objawy, które możemy też niestety, ale przypisać do innych chorób. Między innymi to jest senność, dekoncentracja, rozdrażnienie, ogólnie rozdrażnienie, takie problemy z samopoczuciem. Z emocjami nawet. Tak, jak najbardziej. To może być taka senność, w szczególności poposiłkowa, czyli zjemy coś, w szczególności jakieś słodkie produkty, wysokowęglowodanowe i za chwilę czujemy, mamy ochotę na drzemkę. Może to być też nadmierny apetyt, taki wilczy głód, w szczególności na słodkie. Dosyć szybko jesteśmy głodni, często mamy ochotę na podjadanie, coś zjemy i zaraz, kurczę, coś bym dziabnęła, sama nie wiem co. Aha, czyli jeszcze nam czegoś brakuje, czyli jakby stale czujemy potrzeba jedzenia. Jak rozmawiałam z koleżanką, która ma problem, cierpi na insulinooporność. Ona powiedziała do mnie: Klawia, jestem praktycznie cały czas głodna. I myślę sobie, że to może być problem, bo jeżeli cały czas odczuwamy głód, jesteśmy zdekoncentrowani, być może stąd też ten problem z koncentracją, bo jeżeli jesteś głodna, no to czujesz się kiepsko, masz ochotę coś zjeść, żeby się poczuć lepiej, a tutaj zjadasz i nie ma tej poprawy i nie ma tej energii, tylko jeszcze stajesz się senna i cały czas jesteś rozbita. Czy to jest zazwyczaj taka energia na chwilę. W zależności też oczywiście co jemy, bo my możemy przez jedzenie wpłynąć na to, jak się czujemy, na jak długo mamy tą energię. Ale rzeczywiście w momencie tutaj przy insulinooporności, kiedy na szybko coś dziabniemy, niech to będzie jakiś krakers, czy nawet coś ogólnie coś wysokoglikemicznego, my na chwilę czujemy ten powrót energii, ale za moment mamy zjazd. To jest taki zjazd cukrowy, nie? Ja to tak nazywam właśnie. To możemy nawet porównać do takich objawów jak przy kacu, że czujemy suchość buzi, że czujemy bóle głowy, rozdrażnienie, nic nam się nie chce i za chwilę właśnie organizm się domaga. Ty weź zjedz coś, najlepiej coś właśnie wysokoglikemicznego, co ci szybko podniesie tą glukozę i my wtedy sięgamy. Czy to właśnie po tą czekoladkę, czy po tego krakersika, czy po kanapeczkę. Glukoza znowu idzie szybko do góry, jest spokój. Na chwilę, za chwilę znowu spada i to jest takie błędne koło w ciągu dnia. Dobrze, ale my jeżeli zjadamy któryś z tych posiłków, co powiedziałaś, czekoladkę, krakersika, no to my, rozumiem, jeszcze pogarszamy tą sytuację, bo to jest wyrzut tego cukru na chwilę i ta energia jest chwilowa, a potem znowu jest ten spadek i znowu jesteśmy głodni i znowu sięgamy po coś słodkiego i tak naprawdę możemy tylko w ten sposób powodować jeszcze bardziej przyrost wagi. Tak, nadmiar glukozy we krwi, jeżeli on nie będzie zużyty przez komórki, no bo tutaj musimy pamiętać, że insulinooporność nie jest chorobą, ale jest zaburzeniem metabolicznym, czyli my tutaj nie zużywamy tak jak potrzeba tej glukozy, która w nas krąży. Czyli zjadamy za dużo węglowodanów, których nie spalamy i to jest jakby, których nie zużywamy.
tutaj, no, tak do końca bym tutaj nie tylko staram nie się skierowała. Uprościć, tak, tak, rozumiem. Nasi widzowie po prostu zrozumieli ten mechanizm. Tak, tutaj w momencie, kiedy nadmiar glukozy we krwi nam krąży, okay. W uproszczeniu wątroba zamienia go w tkankę tłuszczową, bo my musimy się tego jakoś pozbyć. I jasne. Mamy spadek glukozy we krwi, nadmiar tej tkanki tłuszczowej, głównie tutaj przy insulinooporności, będzie nam się odkładał właśnie na narządach wewnętrznych, może aha. nam dojść nawet do stłuszczenia wątroby, narządów. To bardzo kiepsko. No kiepsko, niestety tak. Insulinooporność ma dosyć sporo, może mieć sporo konsekwencji, jeżeli utrzymuje się długo w naszym organizmie. Powiedziałaś o tłuszczeniu narządów. Czy insulinooporność wiąże się też z otyłością brzuszną? Przede wszystkim. Przede wszystkim to jest jeden z takich też czynników, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli mamy tendencję do otyłości brzusznej, no to możemy się spodziewać, że gdzieś tam te problemy z tą gospodarką cukrową, między innymi z insulinoopornością, mogą się pojawić. Dobrze. Wiesz co, wyczytałam, że ta insulinooporność może mieć jakby dwa źródła. Popraw mnie, jeśli się mylę. Jeden z nich to czynnik genetyczny, drugi jest spowodowany, że tak powiem, naszym trybem życia i sposobem odżywiania. Czy to prawda? Mamy różne typy tutaj insulinooporności. Rzeczywiście te najczęstsze to są czynniki genetyczne, czyli już możemy rodząc się w pakiecie dostać takie geny, które mogą nam sprzyjać tej insulinooporności, ale zaznaczę, że to nie musi nam się wytworzyć, jeżeli będziemy dbali oczywiście o siebie. Rozumiem. I czyli jeżeli mamy ten gen, ale będziemy szli w kierunku zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, fajnego stylu odżywiania, to nie musimy zachorować. Znaczy, możemy temu zapobiec, ewentualnie przesunąć to jak najdalej w czasie. Bo aha. nie ma tutaj gwarancji, że nie zachorujemy, niestety. No i te najważniejsze czynniki, bo to jest chyba najważniejsze, to jest nasz styl życia. Czyli tak. nieodpowiednie odżywianie, brak aktywności fizycznej, brak snu, przewlekłe stresy, używki, takie jak nadmiar alkoholu, palenie papierosów. Jest dużo czynników, które też wzmagają tą insulinoopornością. No i ta właśnie nadmierna masa ciała. Okay. Bo tu też musimy pamiętać, że nadmiar tkanki tłuszczowej w naszym ciele będzie powodował zwiększone wyrzuty insuliny. Jak mamy więcej insuliny, to więcej tkanki tłuszczowej nam się odkłada. Jak mamy więcej tkanki tłuszczowej, to znowu więcej insuliny i to jest takie błędne koło. Także my nigdy do końca nie wiemy, co było przyczyną tej insulinooporności. Czy rzeczywiście te geny, czy nadmiar tkanki tłuszczowej, ten nasz styl życia. Rozumiem. A teraz powiedz mi, jeżeli zauważamy te symptomy, o których powiedziałaś, to zmęczenie, rozdrażnienie, problemy z emocjami, ze snem, dodatkowo gdzieś, no powiedzmy, tego tłuszczu na brzuchu mamy zbyt dużo i zaczynamy się martwić, że faktycznie jest to pierwszy krok w kierunku tej otyłości brzusznej, ale no, chcemy się udać do dietetyka, ale teraz no nie wiemy, czy powinniśmy iść bez badań, czy już, jakie pierwsze kroki wykonać, co zrobić? Najlepiej się skontaktować z dietetykiem, tak naprawdę on też pokieruje, ale takim najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy my tą insulinooporność mamy, czy nie, to jest przeprowadzenie badania glukozy i insuliny na czczo. Glukozy i insuliny, bo wszyscy badają na ogół tylko glukozę. Mhm. Dlaczego to jest takie ważne, żeby zrobić i glukozę, i insulinę jednocześnie? Mhm. Bo zanim my będziemy mieli za wysoką tą glukozę, to nasz organizm będzie wytwarzał większe ilości insuliny, czyli bo ta insulina jest odpowiedzialna za zbijanie tej glukozy, żeby tak. ona była na odpowiednim poziomie. I zanim ta glukoza będzie za wysoka, to organizm się stara, coraz więcej tej insuliny wyrzuca. Rozumiem. Żeby tak już tak. Zanim nam się wytworzy stan przedcukrzycowy, to najpierw może być insulinooporność. Także tu nie ma reguły. Jeżeli mamy glukozę niską, nawet to może być hipoglikemia, czyli za niski cukier, my też możemy mieć insulinooporność. Ojej, no to faktycznie. Czyli dobrze, jak się przygotować do badania? Najlepiej tak. Jakoś bardzo specjalnie się nie przygotowywać, nie zmieniać radykalnie swoich nawyków żywieniowych, bo w
ten sposób możemy zakłamać wyniki. Zafałszować. Zafałszować, tak. Sami cały się, dzień diety i sałaty, a rano zrobię sami wyniki. Się oszukujemy wtedy. Okay. Ale tutaj na pewno musimy zadbać o to, żeby ta przerwa nocna między ostatnim posiłkiem a śniadaniem wynosiła około tych 10 godzin. No i też nie powinniśmy spożywać alkoholu dzień wcześniej, używek, ogólnie nadmiar tych używek. Ale jeżeli chodzi o żywienie, to raczej staramy się jeść tak, jak do tej pory. Czyli 10 godzin na przerwa, nie oszukujemy organizmu sałatą, jemy normalnie tak jak na co dzień, żeby po prostu wiedzieć, jak ten organizm funkcjonuje w normalnym trybie. Mhm. Dobrze, badanie rano na czczo. Tak, jak najbardziej. Kiedy się można napić? Tak, nawet trzeba. Tutaj co najmniej ta szklanka wody przed badaniem powinna być wypita, bo my też nie chcemy, żeby ta krew była zbyt gęsta. Bo wtedy też mogą być takie zaburzenia w różnych wynikach. No dobrze, i teraz wyobraźmy sobie, że ten wskaźnik gdzieś tam powiedzmy jest u progu tej insulinooporności i pacjent się u Ciebie pojawia. Dlaczego mówię o tym, żeby pierwsze kroki też skierować w kierunku laboratorium? Bo wiele z moich koleżanek, z którymi rozmawiam, mają lęk przed pójściem do dietetyka. Nie wiem, czy to jest stres, czy to jest zbyt duże wyzwanie. Boją się, że nie podołają. Być może boją się tego, że będą miały dietę, której nie dadzą rady sprostać. Ale naprawdę wiele z moich znajomych boi się udać po profesjonalną poradę do dietetyka. Być może wynika to z tego, że jest obawa przed zbyt restrykcyjnym jadłospisem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A dzięki tym badaniom może nam się zapalić lampka i możemy, prędzej, że tak powiem, przyspieszyć te kroki. No bo jeżeli mamy tą insulinooporność, a o niej nie wiemy, to co się może wydarzyć? Co nam grozi? Jakie mogą być konsekwencje, tak? No, tu musimy sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to nie jest tak, że jeżeli ta insulinooporność nam się gdzieś tam dopiero wytworzyła, to te konsekwencje będą od razu. To muszą być lata zaniedbań. I rzeczywiście nieleczona insulinooporność może przejść nam w cukrzycę typu drugiego. Mogą się pojawić zaburzenia związane z układem sercowo-naczyniowym, czyli nadciśnienie tętnicze, miażdżyca. Może dojść do stłuszczenia narządów wewnętrznych. Tu głównie mówimy o niealkoholowym stłuszczeniu wątroby. To jest jakimś ważnym filtrem w naszym organizmie, Jak najbardziej. I tu też, jeżeli widzimy, że przy wynikach, bo czasami nie robimy tej insuliny, bo nie każdy też zwraca na nią uwagę, jeżeli zrobimy sobie próby wątrobowe i widzimy, że te próby wątrobowe są gdzieś tam delikatnie podwyższone, to też warto jest sobie sprawdzić ten poziom insuliny i glukozy nadczo. Także to jeszcze takim zaburzeniem, o którym trzeba powiedzieć, bo to też jest bardzo częste, jest zespół policystycznych jajników i bardzo często idzie w parze właśnie z insulinoopornością. Także tu też pamiętajmy, że jeżeli mamy jedną chorobę tutaj hormonalną, to też możemy się spodziewać, że mogą przyjść do nas inne choroby. Jasne. I czasami niestety to sprawdzanie, co nam jest, powiedzmy, dowiemy się, że mamy problemy z tarczycą, niedoczynność tarczycy, Hashimoto. Czasami skupiamy się tylko na tym, nie drążymy tematu, co może być problemem. Tak. A bardzo często przy tych zaburzeniach hormonalnych widzimy też problemy właśnie z tą gospodarką cukrową, z insulinoopornością. Znaczy, ja muszę Ci powiedzieć, że jestem generalnie, mam alergię na diagnozowanie jakiejś jednej konkretnej choroby. Uważam, że jak wstawiamy auto do mechanika i mam zepsute koło, to oczekuję naprawy tego koła. Natomiast też zgadzam się z Tobą całkowicie. Myślę, że jeżeli mamy jakiś problem, to do tego organizmu trzeba podejść po prostu całościowo. Jasne. I zajrzeć w każdy zakamarek i po prostu jeżeli już się coś dzieje, to musimy mieć odwagę się po prostu z tym zmierzyć, no bo możemy sobie skrócić życie. No bo jeżeli to przechodzi w cukrzycę i potem cukrzyca daje następne konsekwencje, ale myślę, że odnośnie cukrzycy czy Hashimoto przygotujemy sobie odrębny materiał, bo to jest bardzo obszerne, to szkoda by było, żebyśmy na własne życzenie robili sobie kłopot. Powiedz mi, jakie są wskazania, bo powiedziałaś, że są różne typy insulinooporności, natomiast jakie są wskazania co do diety? Co
na co należałoby zwrócić uwagę? Co jeść, a czego raczej unikać? Tu jeszcze chciałam wrócić do tej wcześniejszej Twojej wypowiedzi. Powiedziałaś, że często pacjenci się boją tych restrykcyjnych bardzo diet. I tu muszę uspokoić ludzi, że to nie jest tak, że my mamy pewne produkty całkowicie zakazane. Wszystko jest dla ludzi, tylko ilość tutaj ma znaczenie. Także tutaj na spokojnie, jakakolwiek zmiana będzie dużo lepsza niż brak zmiany. Także tu nawet jeżeli byśmy mieli zadbać o to, żeby zwiększyć swoją aktywność fizyczną, czy zmienić właśnie produkty, które spożywamy, są bardzo, bardzo ważne, żeby zacząć od czegoś. Nie możemy patrzeć na żywienie tak zero-jedynkowo, że albo w 100% trzymam się diety. I nic mi nie wolno i nie mogę już nigdy nie zjem kebaba, ani jednego, trójkąta pizzy, no bo powiem Ci szczerze, ja jestem daleka od fast foodów. Ale nie chciałabym żyć w takiej presji, że już nigdy nic tam nie będę mogła niezdrowego zjeść. Myślę, Tu uspokajam. Najlepszym systemem też takim, żeby utrzymać te zdrowe nawyki żywieniowe, bo pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żeby dietę prowadzić, nie wiem, 3 miesiące, pół roku, żeby badania się poprawiły, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe. I najlepszym systemem jest 80/20, czyli w 80% trzymamy się tych takich idealnie naszego rozkładu, tego co powinniśmy jeść, czego nie. A 20% możemy sobie pofolgować. Możemy sobie w granicach zdrowego rozsądku. Jasne. Bo to cały czas będę powtarzać. Ten zdrowy rozsądek to musimy mieć cały czas w głowie. Super. Dobrze. A teraz jakbyś mogła powiedzieć, które grupy produktów odrzucamy, żeby po prostu nie pogłębiać tego stanu, ale też dla osób, które mają powiedzmy już jakieś zaburzenia, problemy z cukrem, na przykład dla kobiet, które miały cukrzycę w ciąży, utrzymuje się ten poziom glukozy na odpowiednim poziomie, ale na jakie produkty powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę, takie, które świecą się nam na czerwono? No, bardzo sporadycznie powinniśmy je jadać albo wcale. Warto jest zwrócić uwagę na indeks glikemiczny produktów spożywczych. Indeks glikemiczny w uproszczeniu oczywiście mówi nam o tym, jak szybko po zjedzeniu danego produktu rośnie nam glukoza i insulina we krwi. I teraz oczywiście to też nie jest idealny wskaźnik. To chciałam zaznaczyć, bo mamy oprócz indeksu glikemicznego też ładunek glikemiczny. I czasami pozwalając sobie na małe ilości tych wysokich indeksów glikemicznych, możemy tak to sobie ładnie wypośrodkować, rozładować, że też te produkty możemy jeść. Także tu też chciałam tak zaznaczyć. I produkty z wysokim indeksem glikemicznym to są głównie produkty na bazie białej oczyszczonej mąki, czyli jasne pieczywo, ale też taka polska tradycyjna kuchnia. Pierożki, naleśniczki, kluseczki, krokieciki. Jeżeli to zbyt często się pojawia w naszej diecie, może sprzyjać niestety zaburzeniom glikemii. Kolejna sprawa to są produkty z dodatkiem substancji słodzących, czyli zaczynając od słodkich napojów przez słodycze, czy to kupne, czy te nasze domowe niestety. Tu musimy zwracać uwagę też na składy produktów spożywczych. Jeżeli w składzie produktów na samym początku widzimy cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop jęczmienny, kukurydziany, maltodekstryny, słody różnych rodzajów, jest mnóstwo naprawdę tych substancji słodzących, które nam szkodzą. To wbijać ten cukier? Tak, są wysokoglikemiczne. Na liście tych produktów wysokoglikemicznych, których powinniśmy unikać, są też produkty, które kojarzą nam się ze zdrowiem. Dlatego też patrzymy bardzo indywidualnie na pacjenta. Nie? Tak. Tutaj to, co jednemu jest zalecane, innemu może szkodzić. Zaszkodzić, i tu rozumiem. Mam na myśli miód. Tu mam na myśli produkt wysokoglikemiczny, jakim są buraczki gotowane, marchewka gotowana, w nadmiarze oczywiście, bo to cały czas będę zaznaczać. Kasza jaglana, która też gdzieś tam się pojawia w takich zaleceniach, że jest zdrowa, że powinniśmy ją jeść. Oczyszcza organizm, kwasza. Ale niestety przy zaburzeniach glikemii szybko nam będzie tą glukozę podnosiła. Rozumiem. Ta kasza jaglana, ale my możemy to właśnie wypośrodkować, dodać do tego na przykład jogurt naturalny, który jest niskoglikemiczny, orzechy, pestki różnego rodzaju i zbić, bilansujemy, czyli tworzymy niski ładunek glikemiczny. Jasne, rozumiem. Ale tutaj skupiając się na tych produktach, które można, bo jest dużo więcej produktów, których można. Wszelkiego rodzaju warzywa i owoce. To,
W większości, może tak powiem, bo to też ta ilość ma znaczenie. Z bananami. Banany są wysokoglikemiczne, jak najbardziej, ale tutaj możemy spożywać banany takie zielonkawe, niezbyt dojrzałe, nieprzejrzałe. Takie słodkie. Tak. I tu znowu sobie bilansujemy. Nie jemy samych bananów, bo to też jest ważne. O ile same owoce w sobie są zdrowe i są w większości niskoglikemiczne, to w momencie, kiedy zjemy ich za dużo samych na posiłek, powiedzmy, że no nie wiem, na drugie śniadanie zjem dwa jabłka, okay, bez żadnego dodatku. I teraz niestety po tych jabłkach, z tego względu, że one są szybko strawne, szybciej nam się będą strawiały, też szybciej ta glukoza nam pójdzie do góry. Szybki skok, szybki spadek, tak, i znowu rozumiem, mamy to samo. Dlatego my do tych owoców warto by było dodać jakiś dodatek białkowo-tłuszczowy. Na przykład garstka orzechów, pestek, albo właśnie jakiś jogurt naturalny, kefir naturalny, czy jogurt kokosowy, jeżeli gdzieś tam unikamy nabiału z jakichś powodów. Także to możemy ten bilans jest bardzo ważny, bo to nie sam produkt jest najważniejszy, nie patrzymy, tylko jakby połączenie. Całość naszego posiłku. Bo co z tego, że... bo tutaj na tej liście niskoglikemicznej też mamy mięso, mamy jaja, mamy produkty mleczne, mamy tłuszcze, orzechy, pestki. Co z tego, że one są ok? Czy to oznacza, że ja jedząc na kolację dwa pędka kiełbasy będę miała super posiłek? No niekoniecznie, bo my musimy jeszcze go jakoś zbilansować. Tak. A poza tym musi być dostosowany też do naszej aktywności fizycznej. Do naszej aktywności, do naszych innych też chorób, bo też możemy niestety wieku, mieć inne. Metabolizmu, potrzeb, trybu życia, zgadzam się. I tu chciałabym tylko wrócić do tych proporcji, jakie powinny się znaleźć na talerzu. Staramy się, żeby 1/4 naszego talerza to były produkty białkowe, czyli tutaj w to miejsce nam wchodzi, czy to będzie mięso, w zależności właśnie co jemy, czy to będzie mięso, ale głównie tutaj myślimy o tym chudym, jasnym mięsa. Strączki też to jest produkt białkowy jak najbardziej, orzechy, pestki, jaja, ryby. Także tu ta 1/4. Okay. 1/4 naszego talerza to powinny być węglowodany głównie złożone, czyli pełnoziarniste pieczywo, czyli tutaj ryże, kasze, makarony wszelkiego rodzaju, średnioglikemiczne, bo tu też pamiętajmy, że te średnioglikemiczne produkty możemy spożywać. I połowa naszego talerza to zawsze powinny być warzywa lub owoce. Zawsze. Yes. I tutaj też zaznaczam, że warto by było, żeby takie te trzy nasze główne posiłki w takie proporcje miały. Po prostu miały sobie komponować. Tak, jak najbardziej. Rozumiem. Tu niektórym może się wydawać, że tych warzyw będzie bardzo dużo, że ja tego nie przejem, że nie dam rady, ale jak na płasko to sobie wszystko rozłożymy na talerzu, to da radę. Jasne, to że też tak. Mogą być różne sposoby przygotowania. To mogą być gotowane warzywa, to mogą być surowe warzywa, to może być pasta kanapkowa, to może być zupa. Jak nam się tylko podoba. Żeby po prostu te warzywa gdzieś tam się pojawiły, jak najbardziej. Znaczy, ja jestem fanką warzyw, mnie nie trzeba przekonywać i faktycznie jem duże ilości, naprawdę duże. Bo jak popatrzysz na kapustę, poszatkujesz, a tam w 100 gramach jest niewiele tych kalorii, to trzeba sporo jej zjeść, żeby się tak naprawdę najeść. I talerz mam zawsze kolorowy, ale myślę, że właśnie warto o tym mówić. Bardzo ciekawie dzisiaj powiedziałaś nam o tym, co można z czym połączyć, żeby nie mieć takiego poczucia krzywdy, bo jak się z kimś rozmawia i teraz nagle, no nie wiem, rozmawiam powiedzmy ze znajomą czy ze znajomym, który ma insulinooporność i oni pierwsze co mówią, bo to ja teraz już całe życie mam być na diecie. I to jest takie poczucie żalu, bo to nie o to chodzi, że ktoś musi się tam najadać nie wiadomo jak, ale no, większość fajnych imprez rodzinnych, toczy się przy stole, więc życie krąży wokół stołu. Mówi się, że kuchnia jest sercem domu i dla mnie to jest zrozumiałe, dlatego też chciałam w dzisiejszym odcinku zaprzyjaźnić Was tutaj z dietetykiem, profesjonalistą, który nam dokładnie opowie, co, jak możemy pokombinować, żeby być zdrowym i żeby wyjść z tych opałów. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za ten dzisiejszy odcinek. Ogrom wiedzy. Im bardziej wsłuchiwałam się w to, co mówisz, starałam się to oczywiście wszystko fajnie sobie w głowie poukładać, to tym bardziej jestem przekonana, że osoby, które mają zaburzenia metaboliczne, chociażby w postaci insulinooporności, mogą mieć problem, żeby same, bez porady fachowca, uporać się po prostu z tym kłopotem. No niestety na początku to wszystko przeraża. Zawsze tak jest, że nowe nas przeraża, ale
W momencie, jak to ogarniemy, ktoś też właśnie tak jak ja będzie miał pieczę nad taką osobą, będzie pomagał, jak to dobrać według też preferencji żywieniowych, bo też pamiętajmy, że wszyscy jakieś tam preferencje mają. Oczywiście. Coś lubią, czegoś nie lubią. Także to my jesteśmy w stanie wszystko dostosować. Rozumiem. Tylko ważne są pokarmowa też zmiany. Można wziąć pod uwagę, rozumiem, przy takiej diecie. Tak, no jak najbardziej, jak najbardziej. Super. Olu, czy chciałabyś zaprosić na swoją stronę? Może masz jakieś porady? Coś się dzieje na twojej stronie, naszych widzów? Bo bardzo ciekawie mówisz, do kontaktu zachęcamy. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to jak najbardziej zapraszam na www.aleksandracwener.pl. Znajdziecie mnie też na Facebooku pod nazwą Poradnia Dietetyczna Aleksandra Cwener. Na razie tam może za dużo się nie dzieje, ale mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie zmieni. No koniecznie, bo ja szykuję się na następny odcinek, bo mamy jeszcze temat cukrzycy, Hashimoto, tak jak wspomniałaś, policystycznych jajników. Naprawdę jest wiele tematów, które warto poruszyć, o których cały czas mam wrażenie, że jednak za mało wiemy i warto po prostu poruszać te tematy po to, żeby uświadamiać ludzi, żebyśmy po prostu długo i zdrowo żyli dla naszych rodzin, dla nas samych. Także dziękuję ci pięknie za dzisiejszy odcinek, ogrom wiedzy. Dziękuję wam również. Zadawajcie pytania. Podlinkujemy tutaj też adres strony do Oli. Kierujcie zapytania. Ola jest, jak słyszeliście, bardzo profesjonalna. Jest świetnym dietetykiem. Myślę, że będzie w stanie każdemu, kto ma problem z insulinoopornością czy jakimiś innymi problemami metabolicznymi, będzie w stanie pomóc. Dziękuję wam bardzo. Do miłego zobaczenia. Pa! Pa!